Siemano, mam z nim tutaj popał w kolejnym materiale. Czym bym jeździł, gdybym jeździł w dzisiejszym materiale? Toyota RAV4 kontra Subaru Crosstrake. Crosstrake ostatnio był z nami w pojedynku z inną Toyotą, siostrą RAV4 z Toyotą CHR. Ale tutaj jest porównanie Toyota RAV4 do Crosstrake'a. Oba te auta to są mniejsze, SUV-y, tylko że Crosstrake, z tego co wiem, jest odrobinę mniejszy, a RAV4 jest troszeczkę wyższa. Jeżeli chodzi o mnie i o tym razem przemieszczania siebie oraz mojego wózka, to wybrałbym tutaj RAV4, ponieważ z tego co wiem, ona ma bardzo duży bagażnik, jest bardzo pojemna, przy tym wysoka, więc bardzo łatwo byłoby mnie do tego samochodu wsadzić. A Crosstrake jest wysoki, ale pojemność bagażnika, z tego co wiem, ma odrobinę mniejszą. Szczególnie ta starsza generacja, bo ta nowsza ma porównywalny bagażnik, ale i tak wybrałbym RAV4 z poglądów po prostu wizualnych, bo mi się bardziej podoba. Jest bardziej dynamiczna stylistycznie i taka ma z przodu i z tyłu pazur, a to jest dla mnie ważne w samochodach, bo dzięki temu z jednej strony ludzie się za tymi samochodami oglądają, więc na pewno wybrałbym RAV4. Nie wiem w jakim kolorze, ale na pewno w jakimś nietypowym. A jeśli wam się któreś z tych aut podobało, to zostawcie suba na kanale. No i co? Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. See ya!